Razem z Aurą odwiedzamy dzisiaj Kozy, niewielką miejscowość u podnóża Beskidu Małego. Niewielką, ale jakże tętniącą życiem. Właśnie tutaj dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna obchodzi 120. rocznicę swojego istnienia, a więc nie lada impreza. Tylu strażaków w jednym miejscu jeszcze nie widziałam. Zanim zobaczycie coś więcej właśnie z tego miejsca, najpierw spójrzmy na prognozę pogody. A na naszych mapach wreszcie 100% wiosna, a właściwie to już prawie lato. W całym kraju nie możemy narzekać na brak słońca. Jedynie w północno-wschodniej Polsce pojawić się mogą słabe, przelotne opady deszczu. Do tego naprawdę ciepło, 24-25 kresek na północy, 26-27 w centrum i około 25-26 na południu. Teraz bardziej szczegółowo przybliżamy sobie mapę naszego regionu. Temperatura wahał się tutaj w granicach 24-25 stopni. Jest pięknie, dużo słońca i tylko nieliczne zachmurzenia, zero deszczu. I to jest bardzo dobra informacja, biorąc pod uwagę intensywność opadów w ostatnim okresie. A ze mną jest pan Sławomir Kasperek, komendant gminny Straży Pożarnej w Kozach. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Proszę nam powiedzieć, co to za impreza tutaj dzisiaj się odbywa, tak bardziej szczegółowo. W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość 120-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. Jest to uroczystość połączona z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru dla naszej jednostki, a także nowego samochodu pożarniczego, którego widać akurat w tle naszym. Jest to bardzo, bardzo wielka uroczystość, na którą ze względu chociażby na samochód, który otrzymaliśmy nowy, bardzo długo czekaliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, bardzo dumni. No i cóż, życzymy sobie i naszym strażakom, aby ten samochód i ta uroczystość 120-lecia przyczyniła się do tego, żeby nasze obowiązki i zadania były wykonywane sumiennie i jak najlepiej zgodnie ze strażackim obowiązkiem. Ja myślę, że najważniejsze życzenie, aby ten samochód był jak najrzadziej wykorzystywany. Zgadza się, ma pani rację. Przeważnie życzenia w ten sposób są składane. Miejmy nadzieję, że tak spełnią się one w tym właśnie sensie. Dziękuję bardzo za rozmowę. I w tym momencie mój kolejny gość, pan Sławomir Kasperek. Jest to nie tylko mieszkaniec gminy Kozy, ale także nauczyciel w tutejszym liceum. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie Sławku, dlaczego warto przyjechać właśnie tutaj? Proszę Państwa, kiedy Państwo przyjeżdżają ze Śląska w kierunku Małopolski, mają Państwo miejscowość Kozy. Warto tutaj wstąpić, zjechać kilkaset metrów tutaj na ten plac księdza Karola Kochaja i stąd rozpocząć takie krótkie zwiedzanie. Można tutaj zobaczyć kościół pod wezwaniem świętego Szymona Judy Tadeusza, przy którym mamy obelisk poświęcony księdzu Karolowi Wojtyle, który tutaj kilkakrotnie przebywał u swojego znajomego, wtedy księdza Franciszka Macharskiego. Stąd można udać się kilkaset metrów dalej do parku, który jest dwuhektarowym parkiem z bardzo ciekawym drzewostanem, bardzo interesującym platanem. Platanem, który ogrodnik skomponował w ten sposób, że zeszczepił z czterech drzew i w tej chwili mamy bardzo imponujący okaz platanowca, zwanego drzewem Sokratesa. Poza tym w parku jest bardzo ciekawy zimnik, lodownia, bardzo dobrze zachowana, nieliczna tutaj na naszym terenie, nieliczne takie obiekty się zachowały. Warto również zobaczyć owczarnię czworoboczną z XVII wieku, obiekt, którego podobno w południowej Polsce w takim stanie i takiej budowli nie ma, nie dotrwały do chwili obecnej. Miejscowość Kozy jest bardzo ciekawą miejscowością, jeszcze jest kilka innych obiektów, po czym po tym zwiedzeniu krótkim można się tutaj wrócić na plac Kochaja, są bardzo i tutaj, że tak powiem, zakończyć swoje zwiedzanie. Dziękuję bardzo. Ja przyznam szczerze, jeszcze tylu strażaków w jednym miejscu nie było mi dane zobaczyć. Dzisiaj miałam okazję, wspaniała miejscowość, cudowna pogoda, podobno tę właśnie pogodę zamówili sobie strażacy, udało się, jest fantastycznie, jest gdzie pospacerować, zresztą myślę, że wszystkie najbardziej ciekawe miejsca zobaczyliście już dzisiaj razem ze mną, okiem naszej kamery. Teraz pozostaje Wam tylko przyjechać tutaj i zobaczyć to wszystko na własne oczy. A ja zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną aurę już w przyszłym tygodniu.